Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Sesja zawsze jest kopalnią wiedzy, jednakże płynące z mównicy informacje zawsze trzeba weryfikować, choć pochodzą z tak zwanych pierwszych ust. Temat kontenerów odzieżowych PCK zweryfikował się jednak sam. Wywołał go wśród wielu innych radny Kamil Klimek. Kojarzycie na pewno Państwo kontenery Polskiego Czerwonego Krzyża, te kontenery na odzież, na tekstylia, szeroko rozumiane. No niestety podmiot, który tym zarządza, ma od dłuższego czasu ogromne problemy z utrzymaniem porządków przy tych kontenerach. I nie jest to nowy temat, bo z tego co pamiętam, to w poprzedniej kadencji też ktoś z radnych zwracał na to uwagę. Ania, brawo. A więc będę kontynuował ten temat, wsparty tym, co już ty mówiłaś wcześniej. Szanowni Państwo, ja rozmawiałem z komendantem Grzegorzem Kosińskim, obecnym tutaj na sesji. I to chyba już jest czas, biorąc pod uwagę, że był nałożony mandat karny w wysokości, już nie pamiętam ilu złotych, ale chyba dolegliwy. Natomiast to w żaden sposób nie spowodowało, że ta sytuacja się poprawiła. I chyba nadszedł czas na to, aby takie kontenery z tej przestrzeni, przynajmniej publicznej, nie wiem jak to jest na osiedlach, bo to już leży w gestiach spółdzielni mieszkaniowej, ale chyba czas, żeby te kontenery zniknęły, bo dochodzimy do takiej sytuacji, że dbamy o porządek, zwracamy uwagę na trawniki, na rozrzucone śmieci, natomiast momentami po weekendzie sterty przy tych kontenerach w bardzo atrakcyjnych częściach miasta się pojawiają i to jest temat, który należy, uważam, rozwiązać. Wystąpienie radnego wywołało reakcję PCK. Z doręczonego do nas pisma dowiedzieliśmy się, że skuteczne, jak się dziś okazało, znikanie z miejskich terenów kremowych kontenerów odzieżowych z Czerwonym Krzyżem jest efektem wypowiedzenia miastu umowy przez oddział regionalny Polskiego Czerwonego Krzyża, który na dzień przed wystąpieniem radnego Klimka wypowiedział miastu umowę na dzierżawę terenów, na których stały pojemniki. Wypowiedzenie nastąpiło dzień przed sesją Rady Gminy i PCK nie kryje, że stało się to po rozmowie z komendantem Suwalskiej Straży Miejskiej, ale też, jak zauważa przedstawiciel organizacji, spośród 73 kontenerów na tekstylia 19 gościło na terenach miejskich, pozostałe na spółdzielczych. Ale problem bałaganu dotyczył wyłącznie tych ustawionych w oparciu o umowę dzierżawy miejskich gruntów. W ocenie Elżbiety Paszkowskiej, dyrektora oddziału regionalnego PCK, takie pojemniki stoją w niemal wszystkich większych miejscowościach województwa podlaskiego i zdarza się, ale incydentalnie, że wpływają zgłoszenia o nieporządku wokół nich. Jednakże takie zgłoszenia z Suwałk wyraźnie wykraczały ponad przeciętność. Co istotne, problemy z bałaganem były zgłaszane wyłącznie w lokalizacjach miasta Suwałki. Nie było takich w odniesieniu do kontenerów stojących na terenach spółdzielczych, zauważa Elżbieta Paszkowska. Zaznacza też, że kontenery znikną wyłącznie z miejskich działek. Uzupełniając oświadczenie w tej sprawie, PCK przekazało do naszej redakcji informację w brzmieniu. Od 1 stycznia 2025 roku w całej Polsce zmieniają się przepisy dotyczące segregacji odpadów. Każdy z nas będzie musiał wysegregować tekstylia, a samorządy będą miały obowiązek zapewnić odbiór nowej frakcji. W wielu miastach kraju, w tym w województwie podlaskim, samorządy zacieśniają współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem, który przez swoje kontenery w znacznym stopniu przejmie na siebie kosztowne dla samorządów zagospodarowanie frakcji tekstyliów. Czyżby zatem Suwałki w taki sposób chciały poprawić wyniki recyklingu odpadów?
Po tej pełnej zwrotów akcji przepychance dzisiaj, czyli w piątek do naszej redakcji, tuż przed zamknięciem wydania, wpłynęło kolejne oświadczenie z białostockiego oddziału PCK. Po opublikowaniu naszego wczorajszego stanowiska skontaktował się z nami przedstawiciel Urzędu Miasta w Suwałkach, który w imieniu prezydenta miasta zwrócił się z prośbą o cofnięcie wypowiedzenia umowy oraz pozostawienie kontenerów na gruntach miejskich. Co więcej, otrzymaliśmy zapewnienie, że uprzątnięciem pojawiających się w niekontrolowany sposób rzeczy spod kontenerów zajmie się miasto Suwałki. Niewykluczone, że miasto Suwałki wskaże nam inne działki, na których będzie zachodziło mniejsze ryzyko, że pod kontenerami pojawią się rzeczy, których tam być nie powinno. W związku z prośbą miasta Polski Czerwony Krzyż wstrzymał zabieranie kontenerów z działek gminnych. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu podejmiemy szczegółowe ustalenia dotyczące współpracy miasto Suwałki PCK w zakresie charytatywnych kontenerów. Dokument podpisała Ewelina Sadowska-Dubicka z Podlaskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.